Witajcie miłośnicy grilla i dobrego smaku. Ja nazywam się Chris i będę waszym grillmeisterem. Będę dla was przygotowywał potrawę z grilla i nie tylko. Jeżeli interesujesz się grillowaniem i technikami z tym związane, to dobrze trafiłeś. Zapnij pasy, bo czeka nas ostra jazda. Jak sama nazwa kanału mówi, jesteśmy pasjonatami grilla, ognia i dymu. Grillujemy przez cały rok. Sezon rozpoczął się dawno temu i trwa do tej pory. Stąd też nazwa kanału. Tutaj w naszym studiu pokażemy wam, jak przygotować potrawę nie tylko z grilla, smokera, kociołka, ale i na ogniu. A więc nie przedłużajmy i przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj przygotujemy dla was Buffalo Chicken Wings, czyli skrzydełka w stylu Buffalo, czyli w stylu amerykańskim. Prosta, szybka i smaczna potrawa. Może być jako przystawka, może być jako danie główne. Co nam potrzeba? Jak sama nazwa mówi, skrzydełka. Ja tutaj mam około 12 sztuk. My jesteśmy w dwie osoby, także 12 nam spokojnie starczy. Do tego potrzebujemy jakiś sos. Wybór zostawiam wam. My wzięliśmy, skorzystaliśmy z naszego ulubionego barbecue Mississippi Sweet and Spicy. On jest lekko, słodko, ostry. Do tego potrzebujemy pół kostki masła, coś do dekoracji i papryczkę chili. Skrzydełko składa się z trzech części. Ja już tutaj część wytrybowałem. Składa się z lotki i przedramienia i tego odnóża. Pozbywamy się lotek, bo te lotki nam są niepotrzebne. Po prostu je odkrawamy, możemy je zamrozić i kiedyś wykorzystać, jak będziecie gotować rosół. Ja pokazuję, jak je odciąć. Odcinamy w bardzo prosty sposób, bardzo lekko. Odkładamy na bok. Są nam niepotrzebne. Skrzydełka przekrawam na pół. W złączeniu tutaj jest staw. Przekrajam w stawie. Potrzebuję po prostu przekroić je na pół, z tego względu, że po prostu łatwiej jest je wymieszać w sosie. I z 12 robi mi się 24. W ten sposób przygotowuję wszystkie. Jak macie takie małe, to nie musicie ich przekrajać. Jak chcecie, to w ogóle możecie zostawić wszystkie duże, ale po prostu mówię, lepiej się je obraca. Skrzydełka mam już pokrojone. Teraz przyprawiamy. Przyprawa do kurczaka wystarczy. Albo jakąś tam waszą ulubioną. Ja mam tutaj dzisiaj przyprawę do kurczaka naszej własnej produkcji i przyprawę ostrzejszą. Dwie przyprawy do kurczaka. Będę połączę to z tego względu, że po prostu jest ta łagodna. Ta jest lekko ostra. Buffalo Chicken Wings powinny być lekko ostrzejsze. Biorę się w magiczne ręce, żeby się nie powrócić. Polecam, zawsze się przydaje. Później nie musicie utytłać wszystkich ścierek. Rękawiczki można wyrzucić i sprawa jest załatwiona. Przyprawiamy przyprawą do kurczaka i ostrą przyprawą. To jest podobna jak tą, co dałem, tylko z dodatkiem trochę chili i trochę więcej pieprzu. Jest trochę ostrzejsza. Nie dodajemy żadnych olei. Kurczaki są dość wilgotne, także one same z siebie wchłoną przyprawy. I nic więcej nie trzeba robić. Odstawiam na 10 minut, żeby przyprawy troszeczkę wsiąkły w kurczaka. Widzimy się za 10 minut. W tym czasie rozpalę grilla. Ustawiam go na 160 stopni. Będę robił kurczaki na smokerze peletowym. Ułatwiam sobie po prostu trochę życie. Ustawiam go na 160 stopni. Jest trochę zimno, dlatego daję trochę wyższą temperaturę. Normalnie można to dać na 150 stopni. Wystarczy bez najmniejszego problemu.
Także odpalam grilla. Grill jest odpalony. Kurczaka przykrywam, zostawiam na 10 minut. I widzimy się za 10 minut. 15 minut minęło. Miało być 10, ale jest 15. Daliśmy troszeczkę więcej czasu z tego względu, że rozpaliliśmy grilla przed 10, teraz 15 minutami i chcieliśmy, żeby się też nagrzał róż. Także pamiętajcie, żeby zawsze rozpalać grilla wcześniej, bo nie tylko temperatura w grillu, ale i też róż potrzebuje odpowiednią temperaturę. 160 stopni. Na budziku mamy, rzucamy kurczaki, pelecik ładnie dymi. Wrzucam na około 30 do 40 minut, w zależności od tego, jak szybko będą się robić. Będę sprawdzał temperaturę w środku. Chcę osiągnąć między 70 a 80 stopni. Jak widzicie, rozkładam sobie tutaj równomiernie. Przyprawiać sobie możecie w zależności od uznania. Jak ktoś lubi więcej przypraw, może dać sobie więcej. Mniej nie polecam, bo po prostu to później nie smakuje. Zostawiam na 20 minut. Widzimy się za 20 minut. 25 minut minęło. Zobaczymy, co robią nasze skrzydełka. Panie Janie. Wracamy na drugą stronę. I oto właśnie mi chodziło. Jest piękny kolorek, ładnie zarumienione. Zaraz sprawdzimy jeszcze temperaturę. Śliczne. To był nasz cel. Wracamy na drugą stronę. Cak. Kolega nie chce. Chce. Ty jakiś taki słabszy jesteś. Dodamy. Kurczaki mamy obrócone. Sprawdźmy temperaturę. 72. Jest ok. I zabieramy się za sos. Smasiu już dobry. Kroimy papryczkę chili na małe krążki. Chili mamy pokrojone. Pół kostki masła i zabieramy się za sosik. Masło da nam trochę puszystości w sosie. Ślicznie. Pamiętajcie, żeby grill nie był za bardzo rozgrzany, bo się spali masło. Do masła dajemy nasze chili. Świetnie się wytapia. Ach, jak to wygląda zacnie. Zostawiamy masełko. I dajemy naszego sosu. Sosu tyle samo co masło, czyli 100 na 100. Więcej nie trzeba. Mamy tylko kilo skrzydełek. Nie chcemy, żeby nam skrzydełka pływały w sosie. Grilla na sos ustawiłem na 160 stopni. A, jakbyście się pytali, jakiego peletu używałem do wędzenia i przygotowywania skrzydełek, to jest z Akademii Webera. Mieszanka, jedna z moich ulubionych. Orzech, wiśnia i klon. Sosik zaraz mamy gotowy.
pięknie bulgocze, czekamy aż się masełko roztopi. Zamykamy. Sprawdzamy, co robią nasze skrzydełka. Zaraz będziemy. O Jezu. Miód na moje oczy. Ślicznie. Dobra. Wydaje mi się, że można wyciągać. Temperatura w środku się zgadza. Mamy 78 stopni. Także dla kurczaka to jest jak znalazł. Sosik już bulgocze. Ściągamy skrzydełasia z grilla. Tak. I przechodzimy do sosiku. Nie czekając długo, wrzucamy kurczaki. Znaczy kurczaki, skrzydełka nasze, skrzydełka! I mieszamy w naszym super sosie. Mówię, sos możecie sobie zawsze dobrać taki, jak lubicie. Może być bardziej ostry, może być mniej ostry. Jeżeli będą wasze drugie połówki, zróbcie mniej ostry. Jeżeli będziecie tylko z chłopakami pili piwo, to się robi troszeczkę ostrzejsze. Pięknie wymieszane. Zostawiam na 5 minut. I widzimy się za 5 minut. 5 minut minęło. Zabieramy się za przygotowanie. Szczypiorek pokroiłem wcześniej. Jak mówię, to jest opcjonalnie. Ja lubię coś zielonego na daniu. Zawsze ładniej wygląda. I szczypiorek też dobrze smakuje. Wyciągamy nasze skrzydełka. Grilla skręcam. Odkładam łapki i jedziemy. Trochę zielonego. Czyż nie wygląda to zacnie? Ja zawsze lubię, jak danie też wygląda. Jemy nie tylko żołądkiem, ale jemy je oczami. Wszystko gotowe. Nie pozostało nic innego, jak spróbować. Bajka, bajka. Zwilżę trochę usta. Czas spróbować. Siup w ten głupi dziób. Lekka słodycz. Dopiero później czuć ostrość. Bardzo soczyste. Lekki posmak dymu. To jest właśnie to co lubię. Przepraszam. Wypipkam to. Ale pyszne. Zajebiste. Jak się podobało, pamiętajcie, jest to nasz pierwszy film, także nie linczujcie nas, następne będą lepsze, ale zależy nam na tym, żebyście subskrybowali, dawali lajki. Jak się nie podobało, nie dawajcie lajków, chociaż dajcie subskrypcję, żebyśmy po prostu mogli ruszyć z tym kanałem. Jest to dla nas bardzo ważne. Bo naprawdę żeśmy włożyli dużo pracy w to, co robimy, w nasze studio i w cały osprzęt. Nie było to wszystko tanie, nie mieliśmy sponsorów, musieliśmy na wszystko zapracować, także prosimy na jakieś wsparcie i mówię, podejrzewam, że będzie lepiej, na pewno się poprawimy.
Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Ciao! No teraz włączyłaś. Coś idzie. Coś do dekoracji i papryczka chila. Chili. Nie kasuj. No bo już palet ci szedł. Nie, ale ja nie kasuję. Dzisiaj przygotujemy dla was Buffalo, ja kurwa, Chicago chciałem powiedzieć. Przygotuję się. Dobra. Kurczaki mineru... Teraz ja mary...